Wszyscy doskonale czujemy, że w ekonomii Bożej sanktuaria są miejscami szczególnego obdarowania łaską, bardziej niż reszta okręgów naszego ziemskiego życia. Dlatego też z radością i wdzięcznością stajemy tutaj, aby kierować wzrok na ten cudowny obraz Matki i jej Syna. To są oczy ciała, ale oczy duszy widzą dalej, w czasie i przestrzeni, i starają się poprzez dar wiary dotrzeć do owego niepokalanego serca Matki i Najświętszego Serca jej Syna, żeby wypowiedzieć nasze potrzeby, które oni dostrzegają, ale potrzebują potwierdzenia naszych pragnień. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater zapisze, że obecność Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła jest czynna i wzorcza w porządku wiary, nadziei i miłości. Czynna, a więc ona jest. Nie tylko była w życiu swojego Syna, ale ona jest w życiu Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Dlatego Ojciec Święty, cytując Bernarda z Clairvaux, zapyta: odrzuć światło słońca, które oświeca świat. Cóż stanie się z niem? Odrzuć Maryję, tę gwiazdę morza, tak wielkiego i niezmierzonego. I cóż pozostanie prócz gęstej mgły i cieni śmierci i nieprzemijających ciemności? Trwamy więc dzisiaj na modlitwie we wspólnocie wiary Kościoła, gdzie przewodzi nam jej Syn Jezus Chrystus, gromadzi nas w mocy i świetle Ducha Świętego i jest obecna z nami Matka Odkupiciela. Dopiero wtedy zrozumiemy, że cały proces synodalności jako drogi wiary Kościoła to nie jest sprawa wykształcenia, jakiegoś profesjonalizmu, ale tajemnica spotkań osób i związania z łaską Boga, aby być darem dla innych. Dziś dołączają do nas prorok wygnania Izajasz, który mówił nam o zlitowaniu się Boga nad swoim ludem, gdzie sam Bóg będzie najbardziej wiarygodnym nauczycielem. I święty Łukasz, który w swojej Ewangelii pouczy nas, że Jezus dostrzega najbardziej potrzebujących. Wprost dostrzega ich jak te owce opuszczone bez pasterza. Uzdrawia, ale jednocześnie wzywa do modlitwy o świętych żniwiarzy na polu pańskim. Wydaje się więc, że obydwaj mężowie chcą coś dopowiedzieć, co już słyszymy w naszych spotkaniach synodalnych i co będziemy dalej słyszeć, wsłuchując się w konferencjach, wzajemnych spotkaniach, modlitwach zawierzenia. I nie możemy się tutaj przesłyszeć. Nie możemy czegoś nie dosłyszeć albo usłyszeć fałszywie, bo to przyniosłoby złe skutki. Albowiem wiara rodzi się ze słuchania, rodzi się z tego, co Bóg w Duchu Świętym chce nam powiedzieć i objawić. A nieposłuszeństwo wierze jest przynajmniej jakimś zaniedbaniem i winą. Prorok Izajasz, chcąc podnieść na duchu złamanych sercem i beznadzieją, głosi im odmianę losu, ale najpierw pragnie wlać w ich serca odwagę i nadzieję. A to oznacza dla nas, że sami musimy być pełni mocy, która płynie od Boga w Duchu Świętym i na drogach naszych wzrastać poprzez mądrość i łaskę
wzbudzając w sobie ducha poświęcenia i ofiary, a jednocześnie być czujnym i uwolnić się od najbardziej negatywnych zjawisk i wpływów otaczającego nas świata. Zdajemy sobie sprawę tutaj, przy sercu Matki, że pewne wzorce synodalności Kościoła w innych regionach świata czy Europy nie są dla nas wzorcowe. Dlatego tym bardziej musimy poddać się działaniom Ducha Świętego. A klimat Adwentu współgra z naszymi prośbami, aby Pan Bóg podtrzymywał nas w drodze i uczył całym sercem szukać tego, co prawdziwe i co wieczne. Trzeba nam przy tym pamiętać na słowa polskiego wieszcza, powiem wprost, zapomnianego, nie tylko w PRL-u i w czasach nawet w naszej najnowszej historii, a chodzi mi o Zbigniewa Herberta. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród obróconych plecami i obalanych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny w ostatecznym rozrachunku, bowiem jedynie to się liczy. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swoją błazeńską twarz i powtarzaj: zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Przez macierzyńskie pośrednictwo Maryi zawierzmy to wielkie dzieło drogi Kościoła. Zawierzmy Chrystusowi, aby w prawdzie i miłości postępował Kościół poprzez nasze świadectwo. Bo szukanie tak zwanego dobra wspólnego bez prawdy jest niszczącym kłamstwem. Zawierzmy Chrystusowi wszystko, który wie, co kryje się we wnętrzu każdego serca. Maryjo, prowadź nas ku Chrystusowi w świetle i mocy Ducha Świętego, bo to On jest naszą drogą, prawdą i życiem.